AutoCAD. Dzisiaj temat rysowanie trójkąta. Trzeba wybrać wielobok. Jest to wersja AutoCAD-a polska, więc wielobok. I żeby trójkąt zrobić, trzy boki, Enter. Określ środek wieloboku. Wpisany w okrąg, to znaczy od środka okręgu, opisany. I mamy wersję trójkąta. Możemy wywołać funkcję skrótem WBO, jeśli chodzi o wersję polską. Trzy boki, Enter. Zróbmy od opis. O, przepraszam, Ctrl Z, WBO, trzy boki i skrótem B mamy od boku. I tu jest tak, podświetlamy, mamy bok. Mamy ten bok, możemy zmieniać położenie, Ctrl Z, zawsze cofamy, bok. I tu jeszcze mamy różne, symetria, możemy przekształcić w łuk przy okazji, jak już bawimy się. Mamy jednostki i teraz jednostki, anuluj. Jednostka, narzędzia rysunkowe, jednostki. Dziesiętne, więc założenia centymetry, dokładność, możemy się bawić 0. Jeśli coś w calach, stopach, milimetrach, metrach. Tu mamy kąty i OK. Sześć jednostek mamy, dziesiętnych. Więc dziesiętne to centymetr, tak? Mamy tu jeszcze dziesiętne. Możemy jeszcze więcej. Zapraszam przy następnym odcinku. Następny, myślę, że jak zasubskrybujesz, podam na bliższym czasie, albo napiszcie, co by Was interesowało, czy wersja polska, czy wersja angielska. Więc pozdrawiam, miłego wieczoru, ewentualnie dnia, jak kto lubi. I do następnego odcinka. Zapraszam do subskrypcji, zawsze będzie wiadomo, co się dzieje i jak robimy. Wszystko jest krok po kroku, prosto. Bez żadnych na razie różnych wymysłów, powiedzmy poważnych. Na razie bawimy się. Kierunek zawsze będzie w architekturę, więc projektowanie mebli, projektowanie wiatek, zabawek, jakiś tam projekt mieszkania, domu. Więc zapraszam jeszcze raz. Pozdrawiam. Dziękuję.